Hallelujah. You're all happy in God's presence today? Jesteście szczęśliwi, że możecie być w obecności Pana. 20 people are happy. 20 osób jest szczęśliwych. Maybe they didn't understand what I was asking. Może niewyraźnie się wyraziłem. Niewyraźnie powiedziałem. I should ask one more time. Może powiem jeszcze raz. Are you happy in God's presence this evening? Jesteście szczęśliwi, bo Pan jest wśród nas i jesteśmy w Jego obecności? Amen. Getting better. Już jest lepiej. I want you to try one more time. Jeszcze raz spróbuję. Okay. All right. Are you happy in God's presence today? Jesteście szczęśliwi, bo Pan jest tutaj i my jesteśmy na tym miejscu? Amen. Hallelujah. Because I'm happy in God's presence. Ja zawsze jestem szczęśliwy w Bożej obecności. Amen. This is one of the churches I had been first time when I came to Poland. To jest jeden ze zborów, który odwiedzam od pierwszej mojej wizyty w Polsce. And I've been coming again and again to this place. Ciągle co roku przyjeżdżam i jestem z wami w tej sali. And sometimes, you know, you hear the same stories, you hear about the same country, then you start to get a bit weary of listening. Czasami, gdy słyszysz ciągle te same historie, te same świadectwa z tego samego kraju, zaczyna to nudzić. Because we want to hear something new all the time. Bo my mamy takie tendencje, aby słyszeć jakieś nowe rzeczy. Amen. Amen. People used to come and ask me, well, what are the things you're doing these days? Czasami przychodzą do mnie ludzie, gdy odwiedzam różne miejsca i pytają się mnie, co się dzieje obecnie w twojej służbie? What is your new ministry? Czy masz jakąś nową służbę? I tell them, well, it's the same old thing. A ja powtarzam ciągle te same rzeczy. Nothing new. Nie ma nic nowego. I'm preaching the gospel. Cały czas głoszę Ewangelię. I'm getting people saved. Cały czas nawracają się nowi ludzie do Jezusa Chrystusa. And taking the gospel to places nobody has ever heard. Jadę do miejsc, gdzie jeszcze nigdy nie była głoszona Ewangelia i tam zakładam zbory. And believing God for miracles. I ciągle wierzę, że Bóg będzie czynił cuda. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So it is not very exciting. A więc może to nie jest zbyt ekscytujące dla niektórych. But that's the truth. Ale taka jest prawda. Amen. Amen. Hallelujah. You know, when people talk about miracles, kiedy ludzie zaczynają mówić o cudach, we want to know about new miracles. Chcemy zawsze usłyszeć coś nowego, nowy cud. Okay, somebody stands there and say, well, I've been praying and people have been healed, the back problem was healed. Okay. Ktoś wstaje i składa świadectwo i mówi, cierpiałem, miałem ból, bolały mnie plecy i zostałem uzdrowiony. I słyszymy takie świadectwo. So they want to know more. A więc kiedy ludzie to słyszą, mówią, a może jeszcze jakiś inny cud, może jakiś większy. Okay, then you stand up and say, blind eyes open. Potem ktoś staje i mówi, był człowiek niewidomy i Bóg otworzył mu oczy. Cancer was healed. Albo ktoś został uzdrowiony z komórek nowotworowych. That sounds good. O, to już brzmi dobrze. But after some time it is not that fun. Ale po jakimś czasie, kiedy słyszysz to ciągle, to znowu staje się to takie pospolite. So do you have anything more to say? A więc znowu pytają, czy masz coś więcej do powiedzenia. And then the preacher will say, I raised the dead. A potem słyszysz, że ktoś mówi, z martwych ktoś został wzbudzony. Oh, that sounds good. O, to jest dopiero wydarzenie. Oh, raising the dead, that's a good thing. To jest wydarzenie. Ktoś został wzbudzony z martwych. And then you hear this more and more, and then that also becomes very old. Kiedy ciągle słyszysz to, powtarza się, to znowu staje się to pospolite. Then you wonder, what should I say? A więc zastanawiasz się, co masz jeszcze powiedzieć. Blind eyes open? Niewidomi odzyskali wzrok. That's no fun. Już to nie jest takie ekscytujące. Cancers are healed. Z nowotworów ludzie byli uzdrowieni. It's an old thing. To znowu się powtórzyło, to samo. Raising the dead. Ktoś powstał z martwych. Well, we hear the story all the time. Słyszeliśmy już o takich przypadkach. Then you wonder, what should I say now? Ale co możesz jeszcze powiedzieć? What should I do? Co mam zrobić? So then the preacher says like this. Wtedy kastodzieja mówi tak. Maybe I will make the skeleton walk. What? You know the skeleton? A, to może pomodlę się, aby szkielet zaczął chodzić ludzki. Oh, we have never heard that. O, tego nie słyszeliśmy, a nie widzieliśmy jeszcze. Oh, that's a good one. To by było ciekawe. Amen. See, this is what happens. We get to hear the same thing and
then there's no excitement. Kiedy słyszymy ciągle powtarzające się historie, może już brakować entuzjazmu. But the truth of the matter is this. Ale prawda jest taka. People need Jesus Christ. Ludzie potrzebują Jezusa Chrystusa. Amen. People are getting lost without Jesus. Ludzie są pogubieni bez Chrystusa. Because they have not heard the gospel. Dlatego, że nie słyszeli Ewangelii. They're living in sin. Żyją w swoim grzechu. One day they will die in sin. Pewnego dnia odejdą, będą umierać. And they will go to hell. Jeśli się nie nawrócą, idą na wieczne potępienie. And God has given a call for every one of us. I Bóg dał nam powołanie każdemu z nas. God has given us a call to go and preach the gospel. Bóg powołał nas, abyśmy poszli i głosili Ewangelię. Save the people. Aby ludzie mogli otrzymać zbawienie. Baptize them. Aby mogli przyjąć chrzest. Make them disciples. Aby stali się uczniami Jezusa. That is the call of God upon our life. To jest powołanie, jakie mamy nad naszym życiem. Hallelujah. Hallelujah. 20 years ago I stood in this platform. 20 lat temu stanąłem tutaj po raz pierwszy za tą kazalnicą. And I was sharing the vision that God has given to me. I dzieliłem się z wami wizją, jaką Bóg włożył w moje serce. Maybe 20 years ago we had about 400 churches. 20 lat temu mieliśmy 400 lokalnych zborów. That was my vision. To była moja wizja. To reach the lost in India. Aby zdobywać ludzi zagubionych w Indiach. I kept on doing it every year. I każdego roku to robię, idę i głoszę Ewangelię. Every day. Każdego dnia głoszę. Reaching the lost who have been lost forever. Tych, którzy są zgubieni na wieki. And God blessed the ministry. I Bóg błogosławi tą służbę. And the churches were established. I powstają nowe, kolejne zbory. More and more churches were formed. Więcej i więcej zborów powstaje. 400 churches have become. 400 zborów 20 lat temu. It has become 4,500 churches. Dzisiaj mamy 4,500 lokalnych zborów. Hallelujah. Hallelujah. And we still continue to grow. I ciągle się rozwijamy i rosną nasze still, kościoły. Still reaching the lost. Ciągle zdobywamy ludzi, którzy idą na zatracenie. Amen. Bible says, Biblia mówi tak, that none should perish. Że nikt nie powinien iść na potępienie. That is the heart of God. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. The heart of God is that no one should perish. To jest Boże serce. Boże serce mówi, nie chcę, aby ktokolwiek szedł na potępienie. But everyone should have everlasting life. Aby każdy mógł odnaleźć życie wieczne. Amen. Amen. And God has given a call upon every one of us. I to powołanie zostało dane każdemu z nas. God has given me a call. Bóg dał mi powołanie. That is reach the nation of India. Aby zdobyć Indię dla Jezusa Chrystusa. A very large country. Bardzo wielki, potężny kraj. 1.3 billion people. Miliard, ponad 300 milionów mieszkańców. 1/5 of the world live in India. 1/5 ludzkości na ziemi żyje w Indiach. If you make the population of the world stand in one long line. Jeżeli ustawilibyśmy linię populacji świata, if they are standing in one long line, jeżeli wszyscy ludzie by stanęli w jednej linii, then every fifth person, to każda piąta osoba to będzie Hindus. Can you imagine that? Wyobraźcie sobie to. That's a lot of people. To jest bardzo dużo ludzi. And many, millions and millions have never heard the gospel. Miliony ciągle jeszcze nie słyszały Ewangelii. They don't like Christianity. Tam nie lubią chrześcijan. They don't want to hear about Jesus Christ. Nie chcą, w ogóle nie chcą słuchać o Jezusie. And they are against Christianity. Są przeciwko chrześcijaństwu. So many challenges. Jest tak wiele różnych wyzwań. We go through a lot of persecutions. Obecnie mamy wiele prześladowania. We go through the attack from the other people. Atakują nas przeciwnicy. Pastors are being beaten up every day. Pastorzy codziennie znoszą upokorzenia. We lost for the first time 2 pastors last year. W ostatnim roku od mojego pobytu u was po raz pierwszy 2 pastorów w jednym roku zostało zamordowanych. They kidnapped one of the young pastors. Poporwali jednego młodego pastora. The husband of a wife. Mąż żony. The father of 2 children. Ojciec 2 dzieci. They took him to the jungle. Wyciągnęli go do lasu. They held the gun in their hands. Przystawili mu pistolet, który mieli w ręce. And they said, you must deny Christ. I powiedzieli, musisz wyprzeć się teraz Chrystusa. Then you can go home. Możesz iść do domu, jak to if zrobisz. You don't, jeśli tego nie zrobisz, we will kill you today. Zabijemy cię dzisiaj. The pastor was holding on to his Bible. A pastor trzymał swoją Biblię w ręce. And he said, Jesus has done no wrong to me.
Jesus, has done nothing wrong in my life. I mówi, Pan Jezus nic złego mi nie uczynił. He has saved me. On uczynił tyle dobrego, zbawił mnie. He has forgiven my sins. Przebaczył moje grzechy. I will never deny Jesus Christ. Nigdy nie wyprę się Jezusa. And they took the gun and they shot him 3 times. 3 razy strzelili mu w klatkę piersiową. The young man fell down and died in a pool of blood. Ten młody człowiek upadł na ziemię w kałuży krwi. Why did he die? Dlaczego umarł? Why? Dlaczego? Because of the gospel. Dlatego, że trzymał się Ewangelii. Because of Jesus Christ. Dlatego, że wierzył w Jezusa Chrystusa. He gave his life for Jesus. Oddał swoje życie. He became a martyr for Christ. Stał się męczennikiem. I rushed to the place. I rushed to the place. Bardzo szybko udaliśmy się do tej miejscowości. I met with his young wife and met with the children. Spotkałem się z żoną i z tymi dziećmi. And I said to her, let me take you away to another place. Powiedziałem jej, zabiorę cię stąd w bezpieczniejsze miejsce. So you can start your life all again. Może Pan Bóg da ci łaskę, abyś mogła rozpocząć nowe życie. So you can forget this, what has happened. Byś mogła zapomnieć o tym, co się stało. And you know what she said? Wiecie, co ona powiedziała? She said, no, pastor, I don't want to go. Powiedziała, nie, pastorze, ja stąd nie wyjadę. She said, I want to stay here. Ja tu zostanę. I want to continue the work that my husband has started. Ja chcę kontynuować służbę, którą prowadził mój mąż. Me and my children will stay here and continue the ministry. Ja będę kontynuowała jego służbę i moje dzieci także ze mną tu zostaną. And that's where they are. I tam są. They're continuing the work of God. Wykonują służbę głoszenia where słowa. Her husband lay down his life. Tam, gdzie mąż stracił swoje życie. But now more and more people are getting saved. Wiecie co? Tam coraz więcej ludzi się nawraca. The church is growing. Ten zbór, który ona prowadzi, jest coraz większy. Because God is doing amazing miracle because of the sacrifice that was made for him. I Bóg czyni niesamowite cuda, dlatego że jest poświęcenie i oddanie. They stabbed another pastor and killed him with knife. Innego z pastorów zadźgali nożem. And all these people are talking about one truth. I wszyscy ci ludzie mówią o jednej prawdzie. That is, Jesus must be preached. Aby Jezus był głoszony. No matter what price that we are paying. Bez względu na cenę, którą przyjdzie nam zapłacić. We should reach the lost. My powinniśmy zdobywać zatraconych, którzy idą na potępienie. Amen. This is the same story. To ciągle ta sama historia. We can't change the story. Ja nie mam jak zmienić tę historię. We cannot change the truth. Nie mogę zmieniać prawdy. Truth is, people are paying the largest sacrifice to reach the lost. Prawda brzmi tak. Ludzie płacą wielką cenę, aby była głoszona Ewangelia. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And that is how the church continues to grow. I tak nasz kościół rośnie. And I want to thank this church for being so generous to us. Ja jestem ogromnie wdzięczny temu zborowi za waszą hojność. Every time I came, you raised an offering for me. Zawsze, kiedy byłem, zbieraliście ofiarę. And I took the offering back to my people. Ja zawsze zabierałem tą ofiarę do naszego kościoła, na nasze pole misyjne. I shared this with you before. I am not here to raise money for myself. Już wiele razy to powtarzałem i powtórzę dzisiaj. Nie zbieram pieniędzy dla siebie. I am not asking you to give me money to take care of my wife and my children. Nigdy nie proszę, aby zebrać jakąś ofiarę dla mnie i moich dzieci. That is not the plan. Nie mam takiego planu. I can be in India preaching my church and they will take care of me. Ja mogę cały czas usługiwać w Indiach i tam zbory się o mnie troszczą. This is like Paul talking to the churches. To tak jak Paweł, który mówi do zborów. Paul is saying like this. Paweł mówi tak. I'm going to Jerusalem. Oto udaje się do Jerozolimy. I want you to raise the funds. A więc mówi do zborów, zbierzcie ofiarę, składkę. I want you to get all the offering ready. Chcę, abyście przygotowali ofiarę. Then I will take it to the saints in Jerusalem. Aby mógł ją zawieźć świętym w Jerozolimie. So that the needs of those people will be met. Aby potrzeby tych ludzi zostały zaspokojone. So that is what I'm doing tonight. I właśnie to robię. Także dzisiaj wieczorem stoję przed wami jak apostoł Paweł. Ale składka ofiary, którą złożycie, zabiorę świętym w Indiach. Meeting the needs of the pastors. Aby zaspokoić potrzeby pastorów. Meeting the needs that of the people. Aby pomóc ludziom w biedzie. I'm standing and talking to you. There are 350 pastors in India praying for a bicycle. Jest 350 pastorów, którzy potrzebują rower. They're not asking for a car. Nigdy nie prosili o samochód. They're asking for just a bicycle. Oni potrzebują rower, aby się przemieszczać. Because otherwise they walk 15-20 kilometers every day.
Bo inaczej muszą na piechotę wykonywać swoją służbę 15-20 kilometrów dziennie. Amen. One of the things I ask you every time when I come is to asking you to support the pastor in India. Także informujemy o tym i prosimy o pomoc w wsparciu indywidualnie pastorów. These pastors are the greatest heroes you will never ever meet. Ci pastorzy to najwięksi moi bohaterowie. As I shared, they gave their life. Oni poświęcają swoje życie. They suffer every day. Cierpią czasami dziennie. They are persecuted every day. Prześladowani są dziennie. And apart from that, they are suffering for basic needs in life. A także wiele razy brakuje im podstawowych rzeczy do życia. They don't have any food. Czasami nie mają co jeść. They don't have any clothing. Czasami nie mają nic na zmianę ubrania, żadnego ubrania na zmianę. Children starving. Czasami dzieci głodują. And they are looking for help. Oni mnie proszą o pomoc. So that's why one of the things I say, if you can become a sponsor, dlatego często mówię, może ktoś chciałby być indywidualnym sponsorem rodziny pastorskiej. So many pastors are in terrible need. Wielu z pastorów potrzebuje wsparcia. But if you will make a sacrifice, ale jeśli człowiek ktoś potrafi odłożyć czy zaoszczędzić, you can make a difference to another's pastor. To co zaoszczędzisz, może zmienić czyjeś życie. Hundreds of pastors need help. Setki pastorów potrzebuje takiej pomocy. We got so many orphan children. Także te dzieciaczki, sieroty, które zbieramy z ulicy. You can support an orphan child. Można utrzymać takie dziecko, sierotę. So every time when I go any country, zawsze, gdy jestem gdzieś poza Indiami, I carry the pastor's photographs. Ja wożę ze sobą zdjęcia pastorów i fotografie dzieci. I carry the photos of the orphan children. Te dzieci, które są sierotami i właśnie znalazły się w naszych sierocińcach, potrzebują wsparcia. So anyone of you wanted to support, you can take a photo with you. Każdy, kto podejmuje się takiego wyzwania, aby wspierać taką rodzinę czy dziecko, dostaje takie zdjęcie. And you can make a difference. I wtedy sponsorując ich, czynisz różnicę w ich życiu. Your little sacrifice will give a life to a pastor and family. Takie poświęcenie może uratować czyjeś życie. Tonight you should ask yourself. Może dziś wieczorem znów Duch Święty zada ci pytanie. This pastor Abraham comes year after year after year. Może sam się zapytasz, przyjeżdża co nas co roku. He's talking about the need again and again. Mówi ciągle o tych potrzebach. Tonight, how can I help him? Może zada sobie pytanie, ja bym coś pomógł. How can I take care of a pastor? Jak ja bym mógł wesprzeć taką rodzinę pastorską? How can I take care of an orphan? Jak ja bym mógł wesprzeć sierotę? Friends, help us. Przyjaciele, pomóżcie nam. Because we are in a great struggle in our country. Bo u nas jest wiele potrzeb. We have a government that is against Christianity. Mamy władze, które są przeciwne chrześcijaństwu. They wanted to stop the conversion in India. Teraz rząd debatuje nad powstrzymaniem ludzi przed nawracaniem się na chrześcijaństwo. They want to put the pastors in the prison. Mają rozmowy odnośnie dekretów więzienia pastorów. They want to form a new law to do all this. Oni tworzą jakby nowe prawo. They were trying to stop the money coming from other countries. Chcą zatrzymać środki finansowe, które spływają z zagranicy. They're trying to do everything to stop the work of God. Maybe you'll tell them that the prime minister didn't change because you've been talking about this. No. Last year I said we are praying. W zeszłym roku prosiłem was o modlitwę. I said we please pray that we want the Hindu government to go. Chcieliśmy, aby zmienił się rząd, który jest bardzo prohinduski. But sadly, he won with the bigger majority. Ale ten obecny, bardzo przeciwny chrześcijaństwu, wygrał ogromną większością. Now he wanted to change all the laws against. I teraz dlatego, że ma ogromne poparcie, czuje się silny i chce zmienić całe prawo. So we don't know how long we'll have the freedom in India. Powiem wam, nie wiem, jak długo będziemy mieli wolność. I believe now is the time. Ja wierzę, że jest to teraz ten czas, który mamy. If you want to help India, now is the time. Jeżeli ktoś chciałby pomóc, to teraz jest ten czas. Do whatever you can so that the work of God will continue on. Abyśmy mogli kontynuować dzieło Boże w Indiach. And God will bless you. I Pan będzie błogosławił. We need you. Potrzebujemy was. We need your partnership. Potrzebujemy waszego partnerstwa. We need your prayers. Potrzebujemy waszych modlitw. We need your sacrifice. Potrzebujemy waszej pomocy, waszego wsparcia finansowego. We need your giving. Waszej ofiarności. So that the work can continue on. Aby dzieło Boże było kontynuowane. Hallelujah. Hallelujah. Our God is a good God. Bóg jest dobrym Bogiem. Amen. Amen. We are still there. We are continuing the work. Kontynuujemy nasze dzieło. Amen. Amen. Hallelujah. Well, I think I should preach a little bit. Myślę, że powinienem powiedzieć kazanie. Is that okay? Dobrze? Hallelujah. Hallelujah.
So for the next few minutes we are going to look at God's word. Przez chwilę będziemy skupiać uwagę na Bożym słowie. I'm going to preach a message that God has put in my heart. Chcę dzielić się przesłaniem, które Pan włożył w moje serce. And I want to draw the attention of every one of you tonight. I chciałbym poprosić was o skupienie i o uwagę. I believe the Holy Spirit wants to speak to us. Wierzę, że Duch Święty chce mówić do nas. God wants to give you a message to take back home. Bóg chce, abyś zabrał to słowo ze sobą do domu. A message that will help you to live a victorious life. Wierzę, że to jest słowo, które pomoże nam żyć zwycięskim życiem. Amen. Amen. I will call the message tonight as the power of declaration. Chciałbym nazwać moje przesłanie moc w wyznawaniu. The power of our speech. Moc w naszym języku, w naszej mowie. How could we make a difference in our life by speaking out? Jak zmieniamy okoliczności wokół siebie, wypowiadając różne słowa. What we declare will change our life. Bo to, co deklarujemy, staje się naszym życiem. It'll shape our life. Kształtuje i formuje nasze życie. And it'll change our future. Także ma wpływ na naszą przyszłość. So that's what I want to preach to you tonight. Tym chcę się dzielić dziś na tym wieczornym wykładzie. So if you got your Bibles with you, jeżeli macie Biblię ze sobą, or anything, you know, iPhone, new phone, iPad, cokolwiek, new phone, otwieracie whatever. Telefony, wasze iPhone'y czy tablety, otwórzcie Biblię. Because now we can't ask for the Bible because most of the people are fiddling with their phone. Ja właśnie zauważyłem, że wielu ludzi właśnie, gdy się głosi, otwierają swoje telefony. Amen. As long as you know what I'm reading, that'll be okay. Wystarczy, że będziecie śledzić, co głoszę, to mi to wystarczy. 1 Samuel chapter 17. Pierwsza księga Samuela, 17 rozdział. And we're going to read verse 45. Przeczytamy 45 werset. Amen. David said to the Philistine. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi. You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. Wyszedłeś do mnie z mieczem i oszczepem i z włócznią. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. A ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. This is a fight between David and Goliath. To jest historia zmagania, walki Dawida z Goliatem. We know the story. Znamy tą historię. You know, the people of Israel were fighting against the Philistines. Były zmagania wojenne między Izraelem a Filistyńczykami. And there's a giant in the army of Philistines. A wśród Filistyńczyków był olbrzym, ogromnego wzrostu mężczyzna, który był ich żołnierzem. Almost 10 feet tall. Miał ponad 3 metry wzrostu. A huge giant. Był potężnie silny. And he was standing and challenging the army of Israel. I on stawał i rzucał wyzwanie narodowi izraelskiemu, armii izraelskiej. And he's saying like this. I mówił tak. If any one of you will come and fight me. Jeżeli ktoś przyjdzie i będzie walczył ze mną. And if you will kill me. Jeżeli pokona mnie. Then my army will become your slaves. To cała nasza armia stanie się wam poddana. But if I kill you, ale jeżeli ja zwyciężę, then you will become my slave. To wy staniecie się naszymi poddanymi. This man was so huge. Ten facet był ogromny. Every soldier in the Israel army was all frightened of him. Wszyscy Izraelici drżeli ze strachu przed nim. Nobody had the courage to fight against him. Nikt nie miał odwagi stanąć i się z nim zmierzyć. At this time, i w tym czasie David's father, ojciec Dawida, he was sending David to meet with his three brothers who were working in the army. Poprosił go, aby spotkał się z jego trzema braćmi, którzy byli tam w wojsku. So he was bringing food to his brothers. Ojciec posyłał do nich pożywienie, po prostu posyłał im jedzenie. So he came. A więc on poszedł. And he met with his brothers. Spotkał się z braćmi. And he handed over the food. Przyniósł paczkę z jedzeniem. As he was talking to them, kiedy rozmawiał ze swoimi braćmi, he could hear the man shouting and screaming. Usłyszał tego olbrzyma, który krzyczy, który podnosi swój głos. He could hear the man challenging the people. On słyszał, jak on złorzeczy całemu narodowi. Not only that, he was cursing the living God. On przeklinał także Boga żywego, któremu służył Izrael. And David was listening to this. I Dawid tego słucha. So David said to his brothers. I mówi do swoich braci. Did you hear him? Słyszycie go? Did you hear what he's saying? Słyszycie, co on mówi? Did you hear how he is defiling our God? Słyszycie, jak on lży Bogu? Can't fight.
Idźcie, walczcie z nim. They said, what do you know about fighting, shepherd boy? Go home. A oni powiedzieli, pasterzu mały, co ty wiesz na temat wojny? Idź do domu i paś owce. See, he started going to different soldiers. Dlatego zaczął podchodzić do innych żołnierzy. Telling the same thing, go and fight them. I mówi do nich, idźcie, walczcie. But nobody was willing to fight. Nikt nie był w stanie walczyć. Finally David stood there and he said, okay. Wtedy Dawid stanął. It looks like I should fight. I powiedział, chyba ja muszę się z nim zmierzyć. Okay, I'm going to fight. Ja będę walczył. The moment they heard that, i kiedy to usłyszeli, they took him to the king's tent. Natychmiast wzięli go i wprowadzili do namiotu Saula. They took him to Saul. Zaprowadzili do króla. And this guy wants to fight the giant. Królu, ten oto młodzieniec chce walczyć z tym Goliatem. So Saul said, okay. A więc Saul powiedział, dobrze. What is your background? Jakie masz doświadczenia w walce? What have you done? Jakie masz opowieści wojenne? David said, a Dawid mówi tak. I look after my sheep. Ja troszczę się o moje owce. One day a lion came. I kiedy przychodzi lew, and I tore the lion and killed him. Rozrywam go jak małego baranka. Another time a bear came. A później przyszedł niedźwiedź. And I killed the bear. Tak samo się z nim rozprawiłem. So the Saul said, oh, that's a good thing. Wtedy Saul powiedział, o, maybe, masz doświadczenie. Maybe you should try it. Może warto spróbować. So put on my armor. A więc oto moja zbroja, weź ją, aby walczyć. So Saul was a big man. Saul był wysokim mężczyzną. So he put on the armor, it was too big for him. Dla Dawida ta zbroja była za duża. He said, no, I will fight my way. I wtedy Dawid powiedział, ja będę walczył na swój sposób. So he came out of the tent. A więc wyszedł z namiotu. He walked in front of the army. Wyszedł przed armię. And now Goliath can see somebody is going to fight him. I wtedy zobaczył Goliath, że ktoś się chce zmierzyć z nim. So what did David do? I co Dawid zrobił? David bent down to the ground. Schylił się do ziemi. And he started picking up five stones. Zaczął podnosić kamienie. And Goliath says, I Goliat mówi wtedy, what are you doing? Co ty robisz? Do I look like a dog? Czy jestem psem? What are you picking stones for me? Dlaczego bierzesz kamienie na mnie? Another question is why David was picking up five stones. Pytanie brzmi, dlaczego Dawid brał pięć kamieni? Is it just if I miss the first stone, I can use the second one? Czy dlatego, aby się zabezpieczyć, no. Bo gdy nie trafi za pierwszym razem, to będzie miał drugi? Because Goliath nie, said, absolutnie you, nie. You come against me, I will going to kill you. I'm going to tear your flesh and feed it to the birds of the sky. Goliat powiedział, że jeśli przyjdziesz do mnie, to rozedrę twoje ciało i rzucę ptakom na pożarcie. That means if he misses the first stone, to znaczy, że jeśli on by nie trafił za pierwszy raz, there's no time for the second stone. Nie będzie czasu na drugi. Goliath will kill him. Goliat by go zabił. Goliath will tear his flesh. On by roztargał jego ciało. He will feed it to the nakarmiłby birds. Ptaki. Then why is he picking up five stones? Dlaczego podnosi pięć kamieni? But David was sending a prophetic message to Goliath. Ja wierzę, że Dawid prorokował Goliatowi. What is the message? Jakie to było proroctwo? The message is that Goliath has got four brothers. Goliat miał czterech braci. So he is picking five stones. Zbierze pięć kamieni. And this is the message for Goliath. I mówi tak Goliacie. He said, this one is for you. Pierwszy jest dla ciebie. The second one is for your brother. A drugi jest dla twojego pierwszego brata. And the third one is for the other brother. Trzeci dla następnego brata. And I'm going to kill not only you, I'll kill every brother. Pokonam ciebie i pokonam czterech twoich braci. When David became the king. I Biblia mówi, że kiedy Dawid został królem, he killed all the four brothers of Goliath. On pokonał czterech braci Goliata. Amen. Amen. He took the sling in his hands. Wziął proce do ręki. And put the stone on the sling. Włożył kamień w proce. And he started running towards Goliath. I zaczął biec w stronę Goliata. And this is what we read in verse 45. Doszliśmy do tego wersetu 45. And David says like this. I wtedy Dawid wypowiada słowa. You come to me with a sword. Przychodzisz przeciwko mnie z mieczem. You come to me with a spear. Przychodzisz z oszczepem. But I don't have any of these things. Ale ja nie mam tych rzeczy. But I come to you in the name of the Lord. Ja przychodzę do ciebie w imieniu Pana. The Lord of hosts, the God of Israel. Bóg Izraela,
Bóg wszechmocny. You are defiling today. Dzisiaj on z tobą walczył będzie. And he's running towards Goliath. I biegnie, aby go spotkać. And he's calling out to the name of God. I zaczyna wzywać imienia Pana. He was declaring the name of God. Zaczyna deklarować imię Boże. My message today is the power of declaration. I dzisiaj zmierzam do mojego przesłania, które brzmi, że jest moc w wypowiadanych słowach. He's repeatedly saying, I'm coming in the name of the Lord. Coming in the name of the Lord. Biegląc powtarza cały czas, idę w imieniu Pana. Idę do ciebie w imieniu Pana. And God was sitting on the throne. I tak sobie wyobrażam, że Bóg siedział na tronie. And he could hear somebody mentioning his name. I nagle słyszy z ziemi, że ktoś zaczyna wyznawać, że idzie w jego imieniu. And God stood on his throne. I wierzę, że Pan stał ze swojego tronu. And he looked down. Popatrzył w dół. And he saw a shepherd boy running. I widzi, jak chłopiec, pasterz owiec biegnie w kierunku Goliata. He's having a sling in his hands. Ma proce w swojej ręce. And he's saying like this. I mówi cały czas. I'm coming in the name of the Lord. Idę do ciebie w imieniu Pana. I'm coming against in the name of the Lord. Idę do ciebie w imieniu Pana. God looked down from heaven. I Bóg popatrzył z nieba. God says, I like that. I Bóg mówi, podoba mi się to. I like that man. Bardzo mi się podoba ten młody He's człowiek. Fighting in my name. On walczy w moim imieniu. So God said, I will take over from here. A więc ja to przyjmuję dość do swojego said, serca. Let's do it together. A więc zrobimy walkę razem. So God was encouraging David to go against Goliath. Wierzę, że Bóg zachęcał Dawida, aby szedł dalej do przodu. God said, "Come on, let go of the storm." A więc chodźmy razem i zwyciężmy. I'm ready. Jestem gotowy. Let's get this man. Pokonajmy tego olbrzyma. So when the stone, God took the stone. I oto Bóg wziął kamień w swoją rękę. God hit it on his head. I trafił prosto w jego czoło. And Goliath fell down dead. I Goliath padł martwy. And David cut his head. I Biblia mówi, że Dawid odciął mu głowę. And the women sang like this. I później kobiety śpiewały tak. Saul killed 1,000. Saul pokonał 1,000. And David killed 10,000. Ale Dawid 10,000. Hallelujah. Hallelujah. It's the power of declaration. Jest moc, kiedy wyznajemy imię Pana. Today, what do you want to speak with your mouth? Co chcesz wypowiadać swoimi ustami? How do you want to fight the enemy in your life? Jak chcesz zwalczyć przeciwności w swoim życiu? Here we see David fighting in the name of the Lord. Oto widzimy Dawida, który walczy z imieniem Pana na swoich ustach. He became victorious because he called out his name, God's name. On zwyciężył, dlatego że wyznawał imię Boga Wszechmocnego. Hallelujah. Hallelujah. You read another story in the book of Judges. Jest taka historia w Księdze Sędziów. Chapter 6. Czytamy w 6 rozdziale. You read about the story of a man by name Gideon. Czytamy historię o Gedeonie. He was a fearful man. On był niesamowicie zastraszonym człowiekiem. He was hiding from the enemy of the Midianites. On krył się przed wrogiem, tym razem to byli Midianici. But this time the angel came to him. Ale w tym przypadku anioł przyszedł do niego. And the angel made a declaration. I anioł zaczyna robić deklarację, wyznaje. You know what the angel said? Co mówi anioł? The angel said, "You mighty man of valor." I mówi do tego Gedeona zastraszonego. Mężu, powstań, mężu waleczny, przepraszam. Am I a mighty man of valor? Ja jestem mężem walecznym. I'm frightened. Ja jestem zastraszonym człowiekiem. I'm hiding in this wine press. Ja się chowam gdzieś w stodole. But God looked at him as a mighty man of valor. Ale Bóg widział go jako wielkiego walecznego człowieka. God said, "I will send you and I will defeat the enemy." Ja cię poślę i ty pójdziesz w moim imieniu, pokonasz so wroga. Gideon accepted the declaration of God. I Gedeon przyjął Bożą deklarację. He accepted to become the mighty man of valor. Przyjął Bożą perspektywę, że jest wielkim, walczącym człowiekiem. And we know the story. I znamy historię. With 300 men. Z 300 żołnierzami. He went and fought against the Midianites. Poszedł i zwyciężył Midianczyków. He killed every one of them. Pokonał wszystkich. He came back victorious. Wrócił jako zwycięzca. Hallelujah. Hallelujah. What is the power of declaration? To jest moc dobrego słowa w ustach. In Proverbs chapter 18 verse 21. W Księdze Przypowieści w 18 rozdziale wierszu 21 czytamy. We read an amazing verse. Tu jest niesamowity werset. You know, but we all of us know this verse. Wszyscy go znacie. And it says like this. Mówi tak. Life and death are in the power of your tongue. Jest w mocy języka. He that loves it will enjoy the fruit of it. Ci, którzy używają go, będą korzystać z owoców jego. Life and death are not over there, it is here. Życie i śmierć w twoim życiu nie jest tam, jest tu. Where does the life come from?
Skąd pochodzi życie twoje? Where does the death come from? Skąd pochodzi śmierć w twoim życiu? It is not coming from outside. To nie pochodzi z zewnątrz. It is not coming from your enemy. To nie pochodzi od twoich nieprzyjaciół. It comes from your mouth. Pochodzi z twoich ust. You can either speak out life or you can speak out możesz death. Wypowiadać codziennie życie nad sobą lub wypowiadać śmierć, what porażkę. Do you love in your life? Co wypowiadasz w swoim do życiu? You want life? Czy chcesz życia? Then speak out life. A więc mów o życiu. You want death? Chcesz śmierci? Speak out death. Zacznij mówić o because śmierci. You will enjoy the fruit of your mouth. Będziesz korzystał z owocu swoich ust. Hallelujah. Hallelujah. God wants us to speak life. Bóg chce, abyśmy wypowiadali życie. We are the children of God. Bo jesteśmy dziećmi żywego Boga. We have got God on our side. Mamy Boga po naszej stronie. We got Jesus on our side. Mamy Jezusa, który jest z nami. He doesn't want us to die. On nie chce, abyśmy ginęli. He wants us to live. On chce, abyśmy żyli. Hallelujah. Hallelujah. Speak out life, my dear friends. Wypowiadaj słowa życia. If you're sick in your body, jeśli chorujesz, you speak out healing. Wypowiadaj uzdrowienie. Don't say how horrible the sickness is. Nie opowiadaj ludziom wkoło, jak ciężko masz chorobę. Don't say there is no treatment for your sickness. O, nie chodzi niemu wszystkim, nie ma żadnego lekarstwa na to. Wypowiada śmierć. Wypowiadaj życie. In Jesus name, w imieniu Jezusa. I shall be healed. I will be będę uzdrowiony. In Jesus name, w imieniu Jezusa. I will be delivered. Będę uwolniony. In Jesus name, w imieniu Jezusa. I will be healthy. Będę uzdrowiona. Hallelujah. Hallelujah. That is a message for every one of you tonight. To jest przesłanie dla każdego z nas. Speak life. Mów życie. Wypowiadaj życie. Ogłaszaj życie. Make the powerful declaration. Zrób te mocne, pełne siły Bożej wyznania. And God will bless us. A Bóg zaczyna działać i zaczyna błogosławić. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. When you make the right declaration, what will happen to us? Kiedy mamy tą prawidłową mowę, wypowiadamy prawidłowe słowa. Three things will happen when you and I will make the right declaration. Trzy rzeczy mają miejsce, kiedy mamy to Boże wyznanie w ustach. Number one. Po pierwsze. When you make the declaration. Kiedy robimy takie wyznanie. Your declaration will frame your future. To nasze wyznanie formuje naszą przyszłość. Amen. Amen. It'll frame the future. Robi ramę dla naszej przyszłości. Amen. Do you know about your future? Znasz swoją przyszłość? Do you know what has happened to your future? Czy wiesz, co wydarzy się w przyszłości? It all depends on what you speak. Wszystko zależne od tego, co mówisz. It all depends on what you share. Wszystko zależy od tego, co wypowiadasz. Amen. Amen. Hallelujah. It'll frame your future. Formuje twoją przyszłość. Hebrews chapter 11 verse 1. 11 rozdział list do Hebrajczyków, wiersz numer 1. What does it say? Co mówi ten werset? It talks about our faith. Jest tam mowa o wierze, definicja wiary. What does it say? Co mówi ta definicja wiary? Faith is a substance. Wiara jest pewnością of the things that we hope for. Tego, czego się spodziewamy. And the evidence of things that we have not seen. Jest przeświadczeniem o tym, czego jeszcze nie widzimy. That is your future. To jest twoja przyszłość. Hallelujah. Hallelujah. Faith is a substance. Wiara jest przeświadczeniem. Of the things that you're rzeczy, hoping for. Które oczekujemy. What are you hoping of in your life? Czego oczekujesz w twoim życiu? What kind of a future you like in your life? Jaką chcesz mieć przyszłość? You want to enjoy a good future? Chcesz się cieszyć dobrą przyszłością? And the Bible says the substance of the things you're hoping for. Wiara jest przeświadczeniem o tym. And the evidence of things that you have not seen. Jest pewnością tego, czego jeszcze nie ma. Hallelujah. God wants to give you an amazing future. Bóg myśli o wielkiej przyszłości dla ciebie. God wants to give przyszłości you. Dla ciebie. God wants to give you a great future. Bóg chce dać tobie wielką, dobrą przyszłość. A bright future. A bright, shining future. Taką lśniącą przyszłość. Start declaring the right thing. Zacznij wypowiadać dobre rzeczy. Your declaration will frame your future. Nasze wyznanie formuje naszą przyszłość. Amen. Amen. Number two. Po drugie. Your declaration will unlock your destiny. Nasze wyznanie otwiera nasze przeznaczenie. Every one of us have got our destiny. Ka-
każdy z nas ma swoje przeznaczenie. But we don't know how what's going to happen. Ale nie wiemy, co będzie. We don't know how it is going to come to pass. Nie wiemy, jak to się wydarzy. But it is your declaration that unlocked the destiny. Ale kiedy mamy tą pozytywną deklarację, to jakby kluczem otwieramy nasze przeznaczenie. When you read the book of James, kiedy czytamy list Jakuba, then James talk about our tongue. Jakub mówi o języku bardzo wiele. He says your tongue is the smallest member of your body. Czytaliście? Język jest najmniejszą częścią naszego ciała. But what can it do? Ale co może zrobić? And he's explaining like this. Jakub to tak tłumaczy. Your tongue is like a rudder. Język jest jak koło sterujące. The rudder that turns the ship. Koło sterujące, które steruje sterem. This huge ship. Wielki okręt, statek. The captain standing and turning this small rudder. Kapitan stoi i to kółko tego steru po prostu kręci. When he turns it, kiedy lekko przekręci, the big ship starts changing direction. Cały potężny statek zmienia kierunek. And that is your power of declaration. To jest moc twoich słów. That is your tongue. To jest twój język. You can unlock your destiny. Możesz otworzyć jak kluczem swoje przeznaczenie. You can change the direction. Możesz zmienić kierunek. You can get to the place where you want to be. Możesz dotrzeć do miejsca, gdzie masz być. Hallelujah. Hallelujah. Number three. Po trzecie. Your declaration will bring out the truth in your life. Deklaracja uwolni prawdę w twoim życiu. Amen. In Psalm 23. W Psalmie 23 czytamy. You read verse 3 and 4. Trzeci i czwarty werset. What does it say? Co ten Psalm 23 w tych wierszach mówi? How many of you read Psalm 23? Ilu z was choć raz przeczytało Psalm 23? Oh, that's nice. O, pięknie. Some of you read the Psalm 23. O, wielu czytało. Wszyscy czytali Psalm 23. Everybody has read Psalm 23? Wszyscy go przeczytali uważnie? Oh, getting better. Coraz lepiej. I'm looking over there. Tam jeszcze z tyłu chcę zapytać, bo tam nikt się nie ruszy. Amen. Psalm 23, all of us know. Wszyscy znamy Psalm 23. Six verses. Sześć wierszy. And Psalm 3, verse 3 and 4 says like this. Trzeci i czwarty wiersz brzmi tak. It says, though I walk through the valley of the shadow of death. Nawet jeśli szedłbym doliną cienia śmierci. I fear no evil. Nie boję się zła. Because thou art with me. Bo Pan jest ze mną. And your rod and your staff, they comfort me. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Though I walk through the valley of the shadow of death. Choćbym nawet szedł ciemną doliną cienia. On ma w tłumaczeniu doliną cienia. How many have you read this verse? Czytaliście ten werset? Have you? Or you at least you read it now. Tu możemy przeczytać. Amen. So, but I just want to bring you a truth that I saw in this verse. Chcę wam przekazać prawdę, którą odkryłem w tym wierszu. It says, to jest powiedziane tak. Though I walk through the valley of the shadow of death. Choćbym szedł ciemną doliną albo w cieniu śmierci. Amen. He talks about a shadow. Jest tam mowa o cieniu. How do you see a shadow? Powiedzcie mi, jak może powstać cień? You see the shadow only if the light falls on it. Cień powstaje wtedy, gdy świeci światło. Amen. You can see this podium here. Tu na scenie mamy pulpit. And you can see the shadow. I tu na ścianie jest cień. How do you see the shadow? Because jak powstał ten cień? The light is shining on this. Bo tu jest światło, które świeci na ten pulpit. And it is showing the shadow. I wtedy powstaje cień. So I want you to look at that verse like this. Chcę, abyście tak odczytali ten werset. It says the valley of the shadow of death. Dolina cienia śmierci. If there is a shadow, jeżeli jest cień, that means there's a light shining somewhere. To znaczy, że gdy idziesz taką doliną, to skądś świeci światło. If there is no light, jeżeli nie ma światła, there is no shadow. Nie ma cienia. If there is a shadow, jeżeli jest cień, there is a light. Musi być światło. That means you will not die in that
Dlatego mamy obietnicę, że nie musimy się bać śmierci w tej dolinie. Your life will not be finished in that place. Bo światło nie gaśnie, gdy idziemy. Because somewhere the light is shining. Bo ktoś świeci światłem na twoje życie. All you need is look at the light. My skupiamy uwagę na świetle, nie na ciemności. Follow the light. Idziemy za światłem. And you will be out of the darkness. I dzięki światłu wychodzimy z ciemności. You will be out of the valley. Wyjdziemy z doliny ciemnej. Hallelujah. Amen. Psalm 23 does not finish with verse 4. I Psalm 23 nie kończy się wersetem 4. It has got two more verses. Tam są jeszcze dwa wersety. Verse 5. Piąty werset. And verse 6. I szósty. And verse 5 says like this. I ten werset piąty mówi nam. You come out of the shadow of death. Wychodzisz z doliny ciemnej. You come into the light. Wchodzisz w to światło. Then what happens? I co tam się dzieje? Then God prepares a table for you in front of your enemies. Przygotowuje dla ciebie stół wobec nieprzyjaciół twoich. And he anoints your head with oil. I zaczyna namaszczać oliwą głowę twoją. And your cup overflows. Później napełnia twój kielich, który się przelewa. Then you come to verse 6. Potem jest werset szósty. Verse 6, you start climbing onto the house of God. Oto ten werset szósty mówi o domu Pana, o zamieszkaniu w domu Pana. And there you will stay forever and ever and ever. I w tym domu Pana będziesz przez wszystkie dni swoje. Hallelujah. Hallelujah. You don't finish in the valley. Nie kończysz w dolinie. You will not die in the valley. Nie umrzesz w dolinie. Maybe there's a shadow out there. Tam jest tylko cień. But the light is shining. Ty żyjesz w świetle. Hallelujah. Hallelujah. What is the truth? Oto jest prawda. Truth is you will come out of the valley. Prawda brzmi, przejdziesz przez każdą ciemną dolinę. What is the truth? Jaka jest prawda? There is a table prepared for you. Jest stół przygotowany dla What każdego is the z truth? Nas. Jaka jest prawda? Anointing oil is waiting for you. Namaszczenie czeka na każdego z nas. Hallelujah. Hallelujah. What is the truth? Co, jaka jest prawda? Your cup will overflow. Kielich opływa Bożym błogosławieństwem. Hallelujah. Hallelujah. Don't say you are finished. Nie mów, jestem skończony. No, you're not finished. Nie, nie jesteś skończony. Don't say you're dead. Nie mów, jestem już martwy. No, you're not dying. Nie, nie umierasz. There's a truth beyond that. Jest prawda. There's a light shining. Świeci światło. Hallelujah. 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 He'll bring you out of the darkness. I światło wyprowadza nas z ciemności. Into the marvelous light. Do pięknej światłości. That is the plan of God for everyone. To jest Boży plan dla każdego z nas. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I believe that we have to learn to make three important declarations in our life. Chcę zakończyć, aby pomóc wam w zrozumieniu trzech deklaracji słownych, które powinniśmy wypowiadać w naszym życiu. The first three things I said was, what will declaration do to us? Te trzy poprzednie to były skutki dobrego Bożego wypowiadania słów wiary. Now we have learned to make three important declarations. A więc poznajmy trzy takie deklaracje, które pomogą nam w naszym wyznawaniu. That is going to change our life. To będzie zmieniać wasze życie. Hallelujah. Hallelujah. Number one. Po pierwsze, you should declare freedom from the past. Po pierwsze, musimy zawsze wyznawać i deklarować wolność od przeszłości. That's number one. Past, po pierwsze, past is a horrible thing. Przeszłość nasza to ogromne, to nieprzyjemne uczucie. If you don't get out of the past, jeżeli nie pozbędziesz się myśli o swojej przeszłości, if you don't get the freedom out of the past, jeśli nie będziesz uwolniony od swojej przeszłości, the past will kill us. To przeszłość nas czasami dręczy, wręcz zabija. Why? Dlaczego? Because our past is not a very good thing. Bo nasza przeszłość nie jest przeszłość wielu z nas nie jest zbyt przyjemna. Everyone think about your past. Pomyślcie przez chwilę o waszej przeszłości. What kind of a life we were living before we got saved? Jakie życie prowadziliśmy przed naszym nawróceniem? It is not good. To nie było dobre życie. Ale diabeł będzie zawsze próbował nam przypomnieć naszą przeszłość. Amen. But we need to have a freedom from the past. I potrzebujemy się od tego uwolnić. That's the only way we can enjoy a victorious life. Abyśmy mogli cieszyć się tym naszym obecnym zwycięskim życiem. You can enjoy a life of joy and peace in our life. Abyśmy mogli cieszyć się życiem w radości i pokoju. What does 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says? Co mówi nam 2 Koryntian 5:17? What does it say? Co mówi nam? It says, mówi nam tak. If any person is in Christ,
Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, he is a new creation. Nowym jest stworzeniem. And all the old things are passed away. Stare rzeczy się skończyły, przeminęły. And all things have become new. A wszystko stało się nowe. Hallelujah. Hallelujah. When the Bible says all, kiedy Biblia mówi wszystko, it says all. To znaczy wszystko. It's not 50%. To nie 50%. It is not 90%. To nie 90%. It is 100%. To 100%. When you become new, you become new. Kiedy stajesz się nowy, jesteś nowy. All the old things are gone. Stare przeminęło. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. You know what God is telling us? Wiecie, co Bóg nam mówi? God says, I have forgiven your sins. Przebaczyłem ci grzechy przeszłości. And then he says like this. I mówi tak. I will not remember your sin anymore. I pamiętał nie będę twoich grzechów. I have thrown your sin into the bottom of the sea. Oto wrzuciłem twoje winy w otchłań morza. I will not remember your sin anymore. Nie będę pamiętał o twoich grzechach. Hallelujah. Hallelujah. God not only forgives us. Nie tylko Bóg przebacza. He forgets our sin. On zapomina. Hallelujah. I want to show you a little bit difference between the man and the woman and God in forgiving and forgetting. Chcę wam pokazać różnicę między kobietą, mężczyzną a Bogiem w tym temacie przebaczenia i zapominania. Because we got different nature. Bo my mamy wszyscy troje różną naturę. Okay, let's think okay, posłuchajcie about, mnie. Let's think about a woman. Kobieta. What about a woman? Oto kobieta. I'm talking about forgiving and forgetting. Mówię okay? o przebaczeniu i zapomnieniu. So woman, kobieta, she will forgive immediately. Przebacza natychmiast. But she will not forget. Ale nie zapomni. Amen. So husbands, you have to be very careful. A więc powiem tak, mężowie, uważajcie. You go and tell your wife. Powiedz swojej żonie. All the things you have done. Co zrobiłeś? And you'll say, oh honey, I'm so powiesz, sorry. Kochanie, przykro mi, że tak wyszło. And she'll put her arms around you. A ona cię obejmie. I forgive you. Przebaczam ci, kochany. I forgive you. Przebaczam ci, kochany. Okay? Okay? And after 6 months. Po 6 miesiącach. She'll bring it back. Jeśli coś nabroisz, przypomnij ci. What did you do? Co zrobiłeś? Why? Dlaczego? She can forgive, but she can't forget. Przebaczy, ale jakoś ma trudności z zapomnieniem. But what about man? A co mężczyźni? Man is just the opposite. A mężczyzna odwrotnie. He'll forget so easily. Szybko zapomina. But he can't forgive. Ale ma problemy z przebaczeniem. If you'll remind him about what somebody has done. Jeżeli przypomnisz, że ktoś coś zrobił. He forgot, but now you reminded him. On zapomniał, ale mu przypominasz. Now he wants to fight. He's a warrior. I zaraz zaciąga rękawy i mówi, ja się z tym rozprawię. Why? Dlaczego? Because he forgot, but he didn't forget. Zapomniał, ale nie wybaczył. But only God. Tylko Bóg. Only God can forgive and forget at the same time. Tylko Bóg może przebaczyć i zapomnieć w tym samym czasie. Hallelujah. Tylko Bóg. I will not remember your sin anymore. Bóg mówi, nie będę pamiętał twoich grzechów but więcej. The devil always brings the past. Ale diabeł zawsze będzie chciał przypominać he'll naszą przeszłość. Something like this. Będzie mówił tak. You remember what you did in 2015. Pamiętasz, co zrobiłeś w 2015? That was a terrible sin. Dopuściłeś się strasznego grzechu. Maybe God forgot everything else. Może Bóg zapomniał wszystko inne. But that one thing. Ale to, co zrobiłeś. And what do we do? Co my wtedy? We go and start praying. Zaczynamy się znowu modlić. Oh, Jesus. O Panie Jezu. 2015. That was a horrible sin. Popełniłem taki straszny Please grzech. Forgive me. Przebacz mi. You know what God will say? A Bóg mówi. What sin? Jaki grzech? I don't remember. Nie pamiętam. I don't remember anything. Nie pamiętam. Because he has forgiven and bo he has on przebaczył i on zapomniał. Why devil brings out the past, do you know? Dlaczego diabeł przypomina nam przeszłość? Do you know why? Wiecie dlaczego? Because he has got nothing to talk about the new life of yours. On wraca do przeszłości, bo nie ma nic do wytknięcia nam z dnia dzisiejszego. He has nothing to talk about your new life. Nic nie może nam wytknąć w nowym życiu. He's not going to talk about a victorious life. On nie będzie ci przypominał o zwycięskim your życiu. Joy, your peace. He won't talk about on nie będzie ci przypominał, że masz radość, He'll spokój. Talk about the old life because he's got nothing to talk about you today. On nie może nic ci wytknąć dzisiaj. Amen. Ale przypomina przeszłość. In John chapter 8 verse 36 it says like this. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale w 36 wierszu when czytamy. When the Son sets you free. Kiedy Syn cię wyswobodzi. You are free indeed. Prawdziwie wolnym jesteś. Amen. Free and free indeed. Jest prawdziwie wolny. I think free indeed is
Prawdziwie wolny more oznacza free than the freedom. To jest większa wolność niż być wolnym. What does that mean? Co to znaczy? What does that mean, free indeed? Co to znaczy prawdziwie wolny? I imagine like this. Wyobrażam sobie tak. There was a prisoner, a murderer. Był na przykład więzień, morderca. He broke the jail and got out. Ale uciekł z więzienia. And he ran away from there. Uciekł z więzienia. Po prostu wyszedł na wolność. Uciekł. He went to another state. Przemieścił się na drugi koniec kraju. Nobody was catching him. Nikt go nie złapał. Now he's free. Jest wolny. He's sitting in a coffee shop. Siedzi sobie w kafejce przy kawie. And he's having breakfast. Może zamówił sobie śniadanie. He's not wearing the prisoner's clothes. Już nie ma więziennego ubrania. He's sitting like everybody else. Siedzi tak jak wszyscy inni. But two policemen walk in. Ale wchodzi dwóch gości z policji. What happens? Bo jest poszukiwany. He's trying to hide between behind the, the... Zaczyna się ukryć pod stołem. Why? Dlaczego? He's free. Jest wolny, but not free. Ale nieprawdziwie wolny. Hallelujah. He's free outside. Jest wolny na zewnątrz, but he's not free. Ale nie jest wolny wewnątrz. Hallelujah. But God has made you free. Ale Bóg uwalnia nas prawdziwie. So we should learn to declare freedom over our past. A więc powinniśmy deklarować wolność nad naszą przeszłością. Number two. Po drugie. Declare freedom, you know, peace over the problems. Deklaruj wolność i pokój nad każdym problemem, który przeżywasz. Peace over the problems. Mów do swoich problemów. Let me say this. Powiem tak. Every problem that we go through. Każdy problem, który nas dotyka, will give you a new revelation of Jesus Christ. Zawsze może nam pomóc otrzymać świeże objawienie Jezusa. There's nothing wrong going through the problem. Nie ma nic złego w przechodzeniu przez problemy i trudności. We will have a new revelation of Jesus. Bo w takich sytuacjach mamy nowe świeże objawienie Jezusa. You remember the story of Jesus going with the disciples in the boat. Pamiętacie historię Jezusa z uczniami w łodzi na morzu. Jesus was sleeping. Pan Jezus zasnął w łodzi. The storm came. Nagle pojawił się sztorm. Oh, the waves were rising up. Oto fale się wzbiły w górę. And the disciples woke him up. I uczniowie budzą go. Get up. Wstawaj. We are dying. Umieramy. And Jesus rebuked their unbelief. I Pan Jezus zganił ich niewiarę. Pamiętacie? And Jesus stood on the boat. Stanął na łodzi. And he rebuked the storm. I uciszył sztorm. He said, be quiet. Powiedział, zamilknij. He said, ucisz się. See, be calm. Ucisz się. And what happened? I co się stało? Immediately the storm stopped. Natychmiast ustał sztorm. Immediately the sea became calm. Natychmiast morze się uspokoiło. And listen to what the disciples said. Pamiętacie, co powiedzieli uczniowie? The disciples said like this. Powiedzieli tak. We never thought that this man can stop the storm. Nigdy nie myśleliśmy, że on może uciszyć burzę. We never thought that he can calm the sea. Nigdy nie myśleliśmy, że on może przemówić do morza. So they had a new revelation of natychmiast Jesus. Mają nowe objawienie Jezusa. Okay. Świeże objawienie Let Jezusa. Me close my Bible. Zamykam moją Biblię. So you'll be happy. Abyście się poczuli lepiej. Right? So when a preacher closes the Bible, kasnodzieja, gdy zamyka Biblię, then you know the preacher is going to finish the preaching. To znaczy, że kasnodzieja będzie kończył za niedługo. Amen. Amen. I was not looking much, but I'm going to finish. Ja prawie w ogóle do niej nie patrzyłem, ale tak, żebyście się dobrze poczuli. Amen. The third one. Ostatnia, trzecia. Declaration. Deklaracja. Of the hope of your future. Deklaruj nadzieję na przyszłość. Hallelujah. You have to declare the hope of your future. Masz wypowiadać słowa nadziei. In 1 Corinthians chapter 2, I think verse 9 says like this. 1 Koryntian 2 rozdział 9 wiersz mówi tak. It says, eyes have not seen. Czego oko nie widziało. Ears have not heard. O czym ucho nie słyszało. It has not even gone into the heart of man. Co do serca ludzkiego nie wstąpiło. What God has prepared for everyone who loves him. Co Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Hallelujah. To Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Hallelujah. Amen. That is what your future is. Taka jest twoja przyszłość. Your eyes have not seen it. Oczy tego jeszcze nie widziały. You have not heard about it. Uszy nie słyszały. You have not, it has not gone into do serca twego to jeszcze nie wstąpiło. Amen. Amen. In Ephesians chapter 3 verse 20 we read like this. W objawieniu 3:20 czytamy tak. What he can do for us? He can do more than what we ask. List do Efezjan 3:20 brzmi tak.
że On może uczynić dla nas. More than what we think. Więcej niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. More than what we imagine. Więcej niż jesteśmy w stanie pomyśleć. What has God in store for everyone. Co Bóg przygotował dla każdego z nas. Hallelujah. Hallelujah. That is you. A tym kimś jesteś ty. That is you. To jesteś ty. That is your future. To jest twoja przyszłość. What kind of a future you want? Jakie przyszłości oczekujesz? You want a future with victory? Chcesz mieć przyszłość natchnioną zwycięstwem? You want a future with blessing? Chcesz mieć przyszłość obfitującą w błogosławieństwo? What kind of a future we want in our life? Jakie przyszłości oczekujemy? It's all in your hands. Wszystko jest w naszych rękach. It's all in your mouth. To jest proces naszego rozwijania się w mówieniu. We are going to start speaking differently. Powinniśmy zacząć mówić inaczej. We are going to declare differently. Powinniśmy deklarować inaczej. We are going to speak out the power of God into our life. Powinniśmy uwalniać poprzez wyznanie Bożą moc nad naszym życiem. You ready for that? Jesteście gotowi na to? Stand with me, please. Powstańmy wszyscy. Everybody razem. Stand to the feet, please. Chciałbym prosić wszystkich, abyśmy the power powstali. Of declaration. Jest moc w naszym wyznaniu. Shepherd boy fighting against a giant. Drobny chłopak, pasterz owiec zwyciężył olbrzyma. Fearful man defeating the enemy. Człowiek zastraszony pokonał swoich wrogów. It's all because of the life. Wszystko dlatego, że użyli słów, które im pomogły w zwycięstwie. Tonight is your night. Dzisiaj jest nasz wieczór. God wants to set you free. Bóg chce dać wolność. God wants to bless your life. Chce błogosławić twoje życie. I believe tonight God wants to heal some of you. Wierzę, że Bóg też pragnie uzdrowić kogoś z was. Because I see the healing power flowing into the body of some of you. Ta Boża moc chce wpływać w ciało wasze, chore ciało. Jesus Christ is touching and healing you today. Jezus Chrystus dziś ma moc uzdrowić ciebie. It's the freedom. Wolność. Is God's power. To jest Boża moc. God's glory. Boża chwała. What kind of a life you want to live? Jakim życiem chcesz żyć? You have to decide tonight. To jest kwestia decyzji. I'm not going to confess negative things anymore. Oj, przestaję mówić negatywnie. I'm not going to say I'm finished anymore. Nie będę mówił, że chyba wszystko się kończy. But I'm going to declare that my God will give me the victory. Ale będę deklarował, że mój Bóg da mi zwycięstwo. I'm going to be healed. Że da mi uzdrowienie. I'm going to be blessed. Że pobłogosławi moje my życie. My business is going to be blessed. Że moja praca zawodowa będzie my błogosławiona. My children are going to be blessed. Moje dzieci będą błogosławione. My family is going to be blessed. Rodzina będzie błogosławiona. Mój zbór będzie błogosławiony. Because I'm declaring life. Bo wyznaję i deklaruję życie. I'm going to be different. Chcę być innym człowiekiem. What do you want to be tonight? Kim chcesz być dzisiaj? Are you going to declare differently tonight? Chcesz mieć inną mowę, inny język? Are you ready to change your life tonight? Jesteś gotowy to zmienić? Life flows from your tongue. Biblia mówi, że życie jest w mocy języka. Pastor Abraham, I want to be different. Panie, przepraszam, pastorze Abrahamie, chcę mieć inne życie. I'm going to declare differently. Chcę inaczej mówić. I'm going to speak life. Chcę mówić o tym, co żyję. I'm going to receive God's blessing. Chcę mówić o błogosławieństwie I'm Pana. Going to get deliverance. Chcę mówić o uwolnieniu I'm Panu. Declaring God will prosper my life. Chcę deklarować, że Pan będzie hojnie błogosławił moje życie. Is that you? Jesteś to ty? Is that you? To jesteś ty? Then raise your hands. Podnieś swoją rękę. We're going to pray together. Będziemy się razem modlić. Tonight your night. Dzisiaj jest nasz wieczór. Tonight is your night. To jest nasz i mój i twój wieczór. You can have anything you want from God tonight. Dziś Pan chce nam dać to, czego potrzebujemy. Because the power of God is here. Bo Boża moc jest tutaj. The presence of God is here. Bo obecność Pana jest tutaj. Anointing is here tonight. Namaszczenie Pana jest tutaj. Receive healing in your body. On ma uzdrowienie dla twojego ciała. Blessing in your home. Błogosławieństwo dla twojego domu. Prosperity in your business. Chcę rozwinąć twoją pracę zawodową, błogosławić twoją pracę. It's all for you tonight. On jest tutaj dzisiaj. It's flowing into your life. On chce mieć wpływ na twoje życie. Heavenly Father. Niebiański Ojcze. I pray for my brothers and sisters. Stoję razem z moimi siostrami i braćmi. I pray your blessing will be upon everyone. Panie, modlę się, aby było błogosławieństwo nad ich życiem. Lord, we believe in the power of declaration. Panie, my prosimy o moc do dobrego wyznania. We choose to declare the right thing, Lord. My chcemy wypowiadać dobre twoje twojego królestwa rzeczy. Let the power be manifested, Lord. Niech przejawia się przez nasze usta twoja moc. Lord,
heal anyone who is sick in their bodies. Panie, modlę się, aby teraz przyszło uzdrowienie do tych, którzy chorują. I command you to be healed in the name of Jesus. Bądź uzdrowiony w imieniu Jezusa. The Lord is touching somebody with a kidney problem. Ktoś ma problem z wątrobą dzisiaj. The Lord is healing you tonight. Pan uzdrawia ciebie dzisiaj. Somebody having a migraine headache. Ktoś, kto ma bóle głowy. Healing takes place in your body. Niech uzdrowi ciebie Pan the dzisiaj. The Lord is changing the situation of your business. Pan chce dotknąć twojej pracy zawodowej, twojego biznesu. Struggling with your business. Masz ogromne problemy w pracy. It's changing tonight. Bóg to chce zmienić. It's changing. On to zmienia. Because there's a power. Zacznij to wyznawać. There's a power. Bo jest moc. I bless everyone here tonight, Lord. Panie, błogosławię każdą osobę dzisiaj. I pray for the pastor and his family, Lord. Panie, modlę się o pastora i jego rodzinę. Anoint my brother, Lord. Panie, namaszczaj służby w tym zborze. Take him and use him for your glory. Panie, używaj ich dla swojej May chwały. God's name will be glorified. Panie, niech imię Twoje przez ten zbór będzie uwielbione. Let miracles and wonders will take place through your ministry. Niech mają miejsce cuda w służbie pastora. Pastor, receive that tonight in Jesus' name. Przyjmij to dzisiaj w imieniu Jezusa. Receive that in Jesus' name. Przyjmij w imieniu Jezusa. Things are changing. Przyjmij to w imieniu Jezusa. The Lord is changing things. Pan będzie zmieniał rzeczy. The Lord is blessing your church. Będzie błogosławił wasz kościół. I bless everyone here tonight. Błogosławię was wszystkich. In Jesus' name we pray. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Amen.